Nie wiedzieliśmy jeszcze, że działo się to na krótko przed wielkimi przeobrażeniami ustrojowymi w Polsce. Nie mogliśmy jeszcze przeczuć, że długotrwały czas niewoli się kończył. Nie byliśmy w stanie odczytać do końca proroczego przesłania papieża. Radowaliśmy się jego obecnością w mieście uniwersytetów i fabryk. I zapewnialiśmy, że pozostaniemy wierni w uniwersytetach i fabrykach Chrystusowi i Jego Ewangelii. Dzisiaj, po 9 latach od tamtego dnia, po pierwszych doświadczeniach ludzi wolnych, po pierwszych spotkaniach z wolnością, na tych samych błoniach gromadzimy się znowu na wielką modlitwę o uzdrowienie osłabionego i schorowanego ducha. Przybyli do nas na nasze oświecenie, na ewangeliczne pouczenie dwaj znamienici słudzy pańscy, ojciec Emilien Tardif i José Prado Flores. W ostatnim czasie można było w Łodzi widzieć w oknach wystawowych sklepów, na ulicach, w wejściach do świątyń wymowne afisze, na których górował napis „Jezus żyje”. W ten, między innymi, sposób przekazywano mieszkańcom miasta wiadomość, że przyjeżdża do nas ojciec Tardif. En regardant cette foule, mirando esta gran multitud. Jestem radosny, patrząc na ten, na to wielkie zgromadzenie. Vemos, hermanos y hermanas, que este pueblo tiene una fe admirable. Widzimy, bracia i siostry, że ten lud ma wielką wiarę. Y yo le doy gracias a Dios por la fe del pueblo de Polonia. Ja dziękuję Bogu za wiarę ludu polskiego. Y esta lluvia que está cayendo. I ten deszcz, który pada. Es una lluvia de bendiciones. Ten deszcz jest deszczem błogosławieństwa. Y el Señor quiere significar que él nos va a bendecir mucho. I Pan chce nam oznajmić, że będzie nam bardzo błogosławił. Y a la vez él nos quiere purificar. I chce nas oczyścić. Un día, pewnego dnia, los discípulos de Juan el Bautista, uczniowie Jana Chrzciciela, fueron encontrar a Jesús. Poszli odnaleźć Jezusa y le preguntaron, i zapytali Go, eres tu el Mesía? Czy Ty jesteś Mesjaszem? O si debemos esperar a otro? Czy mamy jeszcze czekać na innego? Y delante de ellos, i przed nimi Jesús sanó a muchos enfermos de muchas enfermedades. Jezus uzdrowił wielu chorych z różnych chorób. Después él les dijo, i potem powiedział im, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Idźcie i powiedzcie Janowi Chrzcicielowi, co widzieliście i słyszeliście. Los ciegos ven. Niewidomi widzą. Los cojos andan. Chromi chodzą. Los sordos oyen. Głusi słyszą. Los muertos resucitan. Zmarli powstają. Los leprosos quedan limpios. Trędowaci zostają oczyszczeni. Y los pobres son evangelizados. I biedni są ewangelizowani. Jesús contestó con signos. Jezus odpowiedział znakami. Con los signos que el profeta Isaías había anunciado. Znakami, które zapowiedział prorok Izajasz. 800 años antes de nacer el Mesías. Na 800 lat przed narodzeniem Mesjasza. Los signos que debían ayudar al pueblo de Israel a identificar al Mesías. Te znaki miały pomóc ludowi izraelskiemu w rozpoznaniu Mesjasza. Y hoy también hay mucha gente que andan buscando su salvación por falsos caminos.
I dzisiaj też wiele ludzi chodzi szukając Mesjasza, ale po fałszywych drogach. I Jesús vuelve a decirnos hoy que él es siempre el Mesías Salvador. I Jezus dzisiaj mówi nam, że On jest zawsze Mesjaszem. No hay que esperar a otro. Nie można czekać na innego. No necesitamos de un nuevo evangelio. Nie potrzebujemy żadnej nowej Ewangelii, sino de una nueva evangelización. Ale potrzebujemy nowej ewangelizacji. Prośmy za Jana Pawła II, aby jego świadectwo, pozostawione tu na błoniach lotniska, wezwanie do ewangelizacji, zostało przyjęte przez każdego osobiście i przyczyniło się do szerzenia Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Święty, święty, Pan zastępów jest. Święty, święty, święty. Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Señor Jesús, te adoramos.
Panie Jezu, adorujemy Cię. I creemos que tú estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. I wierzymy, że Ty jesteś obecny naprawdę w Najświętszym Sakramencie, tu, na ołtarzu. Tú eres el pan vivo bajado del cielo. Ty jesteś chlebem żywym, który stąpił z nieba. Tú eres el hijo de Dios vivo. Ty jesteś Synem Bożym żywym. El Mesías Salvador. Jesteś Mesjaszem, Zbawicielem. Y tú has dicho, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. I Ty powiedziałeś, niech przyjdą do mnie wszyscy, którzy są utrudzeni i obciążeni. Y yo los aliviaré. Ja was uwolnię. Mira, Jesús, esta gran multitud que ha venido a encontrarte esta tarde. Spójrz, Jezu, na tych wszystkich ludzi, którzy przyszli spotkać się z Tobą. Algunos han hecho grandes sacrificios para venir hasta aquí. Niektórzy uczynili wielkie poświęcenia, aby tutaj przybyć. Porque tienen confianza en ti. Ponieważ ufają Tobie. Porque saben que tú eres la salud de los enfermos. Ponieważ wiedzą, że Ty jesteś zdrowiem chorych. Que tú eres la resurrección y la vida. Że Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. O Jesús, no mire nuestros pecados. Panie Jezu, nie patrz na nasze grzechy, sino la fe de tu iglesia. Ale spójrz na wiarę Twojego Kościoła. Mira la fe de esta gran asamblea, Jesús. Spójrz na wiarę tego zgromadzenia, Panie Jezu. Pasa en medio de nosotros. Przejdź pośród nich. Pon tu mano de buen pastor sobre cada uno de nuestros enfermos. Połóż rękę dobrego pasterza na każdego z naszych chorych. Sobre los que están aquí. Którzy są tutaj. Sobre los que están unidos con nosotros a través de la emisora de radio. I także tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia. Sobre los que llevamos en nuestros corazones y nos han pedido orar por ellos. I spójrz także na tych wszystkich, których mamy w naszym sercu. Bendícelos a todos, Jesús. Pobłogosław wszystkich, Panie Jezu. Tócalos profundamente. Dotknij ich głęboko. Y por los méritos de tu pasión. I poprzez Twoją najświętszą mękę. Comienza a sanar a muchos de nuestros enfermos. Zacznij uzdrawiać wielu spośród naszych chorych. Y a los que tú no vas a sanar hoy. A tych, których nie uzdrowisz dzisiaj. Porque en tu plan providencial tú tienes algo distinto para ellos. Ponieważ Twój plan jest zupełnie inny względem nich. Te pedimos, Jesús, que les dé fortaleza. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś udzielił ich mocy. Para que nunca se desesperen. Aby nigdy się nie załamali. Y que sepan ofrecer sus sufrimientos. I aby potrafili ofiarować swoje cierpienia, uniéndolos a tus sufrimientos en la cruz, i połączyć je z Twoim cierpieniem na krzyżu. A todos los que oran en lengua les invito a que dejen que el Espíritu Santo ore en ustedes, que canten ustedes las alabanzas de nuestro Dios. I wszystkich, którzy modlą się językami, śpiewają językami, zapraszam, aby oddali chwałę Panu Bogu. Oiera la hachinto y viranta la hata inchi viranta la hata tachinto. Oiera cajara la inchi viranta. Oiera la taiko ni viranta. A seguir este ministerio.
Będziemy teraz kontynuować tą posługę. Dándole algunas palabras del Señor, que llamamos palabras de conocimiento. Dając niektóre słowa, które nazywamy słowem poznania. Es uno de los muchos carismas que el Espíritu Santo está renovando en la iglesia de hoy. Jest to jeden z wielu charyzmatów, których Duch Święty odnawia w Kościele dzisiaj. Y a través del cual podemos anunciar algunas de las sanaciones que Jesús está haciendo. I za pośrednictwem tego charyzmatu możemy ogłosić niektóre uzdrowienia, które Jezus dokonuje. Y cuando es una sanación que no se puede verificar enseguida, hoy. Jeśli Pan obdarzy was uzdrowieniem, którego nie będzie można zweryfikować dzisiaj, invitamos a la persona que recibe sanación a que espere y cuando pueda con certificado médico dar un hermoso testimonio que lo haga en su grupo de oración, en su comunidad. Zapraszamy, aby ta osoba ze świadectwem lekarskim dała wspaniałe świadectwo Panu Bogu w swoich wspólnotach. Esta tarde Jesús durante la misa ha comenzado a sanar a varios enfermos. Dzisiaj Pan Jezus podczas tej Eucharystii uzdrowił wielu. Y entre ustedes hay por lo menos cinco personas que sufrían del cáncer y que Jesús está comenzó a sanar hoy. I pomiędzy wami jest przynajmniej pięć osób, które były chore na nowotwór, które zostają uzdrowione od dziś. Ustedes no pueden dar testimonio ahora, pero dentro de un mes o dos, con su examen médico, cuenten lo que Jesús ha hecho por ustedes en su gran misericordia. Wy nie będziecie mogli dać świadectwa dzisiaj, ale za miesiąc ze świadectwem lekarskim będziecie mogli publicznie oddać chwałę Panu Bogu. Y te damos gracias, Señor, porque entre nosotros son muchas las personas que sufrían de dolor en los hombros, en las rodillas, dolor de artritis, dolor en las manos. Dajemy Ci, Panie Boże, chwałę, ponieważ wielu jest pośród nas, którzy cierpieli na bóle ramion, kolan, reumatyzmu. Y que han recibido sanación durante la misa. I którzy otrzymali uzdrowienie podczas tej mszy świętej. Incluso algunos de ustedes pueden verificarlo ahora moviéndose, darse cuenta que el dolor que tenían en la columna vertebral, en los hombros, en las rodillas, ha desaparecido durante la misa. I wy będziecie mogli dać świadectwo teraz, w tej chwili, kiedy się poruszycie, zobaczycie, że nie macie już więcej bólu w kręgosłupie, w swoich ramionach, kolanach. Y los que han recibido sanación del oído. I ci, którzy zostali uzdrowieni, se están acercando. Niech się przybliżają. Vamos a escucharlos. Posłuchajmy świadectwa. Skąd Choroba. Przychodzisz, jak masz na imię i na co cierpiałeś? Mam na imię Zdzisław. Cierpiałem na bóle reumatyczne, artretyczne. I w ogóle to kilka diagnoz było różnych stawianych, nie wiadomo co. Leczyłem się od 3 miesięcy, nie mogłem poruszyć ręką. Prawe ramię silnie bolało, każdy ruch po prostu powodował niesamowity ból. W tej chwili mogę tym ramieniem ruszać we wszystkie strony, żadnego bólu nie odczuwam. Wspaniała sprawa, tak jak po prostu przed kilkoma laty albo za czasów młodzieńczych. Chwała Panu. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Jak masz na imię i skąd przybywasz? Mam Maria na imię. Skąd jesteś? Skąd jesteś? Z Tychów. Z Trygów. Na co chorowałaś i od jak dawna? Od 25 lat na stwardnienie rozsiane. Y ahora puede caminar. Poczułem.